tamtych latach, których tyczy się ten koncert, kobiety pełniły dużo bardziej niebezpieczne i ważne role. No, oczywiście nie były wyeksponowane tak w historii jak mężczyźni. Natomiast prawda jest taka, że w samym podziemiu niepodległościowym służyło bodajże 20 tysięcy kobiet zrzeszonych w różnych organizacjach niepodległościowych po wojnie. Jeszcze więcej pełniło różne funkcje w polskim państwie podziemnie w trakcie II wojny jeszcze. Dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce przecież ukończyło różnego szczebla szkoły czy uczelnie w ramach tajnych kompletów. Tam masę kobiet ryzykowało, nauczając polskiego, geografii, historii, czegokolwiek, ryzykowało w Polsce znacznie więcej niż na przykład osoba ratująca Żydów we Francji. Tam za ratowanie Żydów dostawało się kilka dni aresztu. W Polsce za to, za jedno żydowskie niemowlę była kara śmierci na miejscu, rozstrzeliwaną całą rodzinę. Na prowincji często rozstrzeliwano również sąsiadów. Natomiast tutaj do Auschwitz, do innego obozu koncentracyjnego, za nauczanie na tajnych kompletach jechało się bez gadania. Także wtedy tak naprawdę nauczycielka, ucząc podstawowych przedmiotów, ryzykowała znacznie więcej niż większość ludzi, która chciałaby coś robić przeciwko Hitlerowi w wielu różnych innych krajach. Ci, którzy próbują dzisiaj pluć na nas, wieszać jakieś łatki, no, zawsze warto odpowiedzieć statystykami, że bilansu takiego historii jak Polska, jeśli chodzi o udział w II wojnie światowej, nie ma żaden inny kraj. Gdy u nas działało milionowe państwo podziemne, tam były dziesiątki ochotników do Waffen-SS. Gdy tutaj działa jedyna podziemna struktura do ratowania Żydów, to tam, mimo apeli polskiego rządu na uchodźstwie, wysyłano ich elegancko, z francuską elegancją, pakując do wagonów, informując, że jadą do pracy. Wszyscy wiedzieli dokładnie, gdzie jadą, tylko wszyscy mieli to po prostu gdzieś. I dzisiaj ci wszyscy, których narody mają niestety dużo brudu za paznokciami, jak patrzą na najnowszą historię, grupują się w tym, żeby właśnie uderzyć w Polaków, tych, których zdradzili na początku wojny, w jej trakcie i zdradzili ich na końcu. Jak pewna lewicowa partia wygrała po II wojnie światowej wybory w Wielkiej Brytanii, to polskich bohaterów, którzy zestrzeliwali wcześniej rekordową ilość szkockich samolotów w bitwie o Anglię, żołnierzy Maczka, Andersa, którzy wyzwalali masę miasta w zachodniej Europy, sprowadzono do roli podludzi, jak czarnoskórych mieszkańców Ameryki Północnej w latach segregacji rasowej. Polacy nie mieli praw obywatelskich, nie mogli kupować nieruchomości, nie mogli głosować, nie mogli wchodzić do lokali, w których siedzieli Brytyjczycy. U nas nie było nigdy segregacji rasowej. Nasz kraj się szczycił tym, że mimo że był największym mocarstwem na świecie, to z jednej jednocześnie nie miał totalitarnych zapędów. Natomiast my takie lokale znaliśmy, tylko że w osłonie Nurfir Deutsche, z trochę innego okresu. Także pomijając już defiladę zwycięstwa, prawda, rok 46, plemiona afrykańskie, Francuzi kolaborujący z Hitlerem w trakcie wojny prężą pierś dumnie maszerując w defiladzie zwycięstwa. Jedyny naród bez reprezentacji z zakazem występu to Polacy. Także nauczka z tej historii jest taka, a nie inna, że o własne dobro zadbamy sami. Nie możemy czekać na to, aż ktoś zrobi to za nas. Nikt nigdy o nasze dobro nie zadba kosztem własnego. Teraz będzie o tych dziewczynach, które w tych najstraszniejszych czasach, w najstraszniejszych chwilach nie dały za wygraną i ryzykowały naprawdę, naprawdę wiele. Nawet żołnierz w oddziale partyzanckim mógł mieć wartowników, godnych zwiady, mógł mieć przez chwilę święty spokój. Taka dziewczynka przy sobie nosiła tylko dowody na to, że warto ją torturować, bo ma kogo i co zdradzić. Jeśli ma przy sobie takie rzeczy, to wiadomo, gdzie idę powiedzieć.